Jesteśmy wszyscy naładowani bardzo mocno energią po niesamowitym wydarzeniu, Marszu Miliona Serc, który odbył się wczoraj w Warszawie. Trudno powiedzieć jednoznacznie, ile było ludzi. Ja byłem na autobusie, miałem okazję zobaczyć to z góry i moim zdaniem było znacznie, znacznie więcej ludzi niż 4 czerwca, a już wtedy ta frekwencja była niesamowita. Moim zdaniem, chociaż nie jestem specjalistą, szczerze mówiąc, odliczenia, było więcej niż milion osób. Niesamowita atmosfera, piękne, uśmiechnięte twarze, ludzi, którzy już nie tylko wierzą, ale są absolutnie przekonani o tym, że w Polsce 15 października nastąpi przełom, nastąpi zmiana na lepsze. To jest ostatnia prosta kampanii wyborczej. Ostatnia prosta. Zostało niecałe 2 tygodnie, bo w piątek 13 października o północy kończy się kampania wyborcza. No i my dzisiaj jesteśmy w Opolu, też żeby wesprzeć niesamowicie pracującego Witka Zębaczyńskiego, który naprawdę tutaj cudów dokonuje. Ale chciałbym powiedzieć to, że my dzisiaj, każdy z nas jest sztabem wyborczym lepszej Polski. Każdy z nas może dołożyć cegiełkę do tego, żeby Polska była lepsza, bardziej otwarta, lepiej zorganizowana. Polska, w której władza buduje wspólnotę, a nie szczuje jeden na drugiego. Polskę, w której władza jest transparentna, która jest dostępna dla obywatela, a nie kłamie. Mówię o kłamstwie w sposób zupełnie otwarty, bo to dziś kolejny proces wygrała pani poseł Agnieszka Pomaska z kłamczynią, z Anną Zalewską, która tutaj niedaleko na Dolnym Śląsku już niejedną aferę ma za sobą, a teraz kłamała w sprawie Agnieszki Pomaski. Tak samo jak Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki ma już 2 wyroki za kłamstwo. Ja przed chwilą przyjechałem do państwa z Katowic i tam pytaliśmy na ulicach, w końcu jakby nie było wyborców Mateusza Morawieckiego, bo on stamtąd startuje. Jakie mają pierwsze skojarzenie z Mateuszem Morawieckim? W jednym słowie. W jednym słowie to jest właśnie kłamca dla mieszkańców Katowic. Ale ten wspaniały dzień, wczoraj, Marsz Miliona Serc, otwarty, z wielką energią, z niesamowitymi ludźmi, możemy zestawić z tym, co się działo w katowickim Spodku. W katowickim Spodku, skądinąd przepięknym obiekcie, został stworzony bunkier, ogrodzony setkami funkcjonariuszy policji, zmuszonych do tego, żeby pilnować komfortu Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież nie o bezpieczeństwo tu chodzi, tylko o to, żeby się nikt tam nie zbliżył. No i powiem szczerze, te zaciśnięte zęby złości, ta frustracja wylewająca się z każdego przemawiającego polityka, no to przypomina się tylko jedno powiedzenie na to, bo przecież miliony publicznych pieniędzy są wydawane na tą kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze szczęścia nie dają. Nas jest po prostu więcej. Ta kampania jest z całą pewnością nierówna. Mamy do czynienia z 2 miliardami wydanych bezpośrednio na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Mówię tu o mediach tak zwanych publicznych, a w istocie rzeczy partyjnych. Mamy miliony przepuszczone przez spółki Skarbu Państwa. Mamy wykorzystywane do kampanii wyborczej ministerstwa. A po naszej stronie są dobre emocje ludzi. I jest program 100 konkretów. 100 konkretów, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest program dla przedsiębiorców, jest oczywiście program dla kobiet, jest program są propozycje związane z energią, z ochroną środowiska. Jest realny program na pierwsze 100 dni. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, po tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, tam w wystąpieniu Morawieckiego 40 minut ponad 50 razy padło słowo Tusk. PiS nie ma programu. Ich jedynym programem jest antytusk. Nie mają nic do zaproponowania. My mamy 100 konkretów, mamy energię, mamy determinację, jesteśmy przekonani, że Polska 15 października będzie lepsza, ale jeszcze te ostatnie 2 tygodnie, każdego dnia będziemy walczyć na ulicach po to, żeby to zwycięstwo opozycji, to zwycięstwo lepszej Polski było po prostu mocniejsze. To jest zupełne wynaturzenie polskiej rzeczywistości, że to my, posłowie opozycji, musimy posługiwać się narzędziami prokuratorskimi. Musimy pisać, tak jak przewodniczący Adam Szłapka, wnioski o dostęp do informacji publicznej po to, żeby pokazywać, jak na przykład finansowane są media rządowe. I chcę z tego miejsca, w obecności jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej, pod napisem "Witamy w stolicy polskiej piosenki", złożyć jedno zobowiązanie. Zobowiązanie dla wszystkich
entuzjastów demokracji i pluralizmu. Chcę powiedzieć, że dzień po wyborach rozpoczniemy bardzo zacięty proces reformy mediów publicznych. To jest niedopuszczalne, żeby nasza flagowa marka Opolska, jaką jest Opolski Festiwal Polskiej Piosenki, stawała się ofiarą tak zwanej beki. I niestety za czasów Jacka Kurskiego, za czasów rządów PiS-u i tego przejęcia przekazu w mediach publicznych, również nasz festiwal i nasza lokalna marka, najważniejsza marka, bardzo ucierpiała. Dlatego obiecuję Państwu z tego miejsca i w tej obecności, że przyszły Festiwal Polskiej Piosenki będzie znowu atrakcyjny dla widzów, będzie pozbawiony wszelkiego rodzaju prób cenzury, manipulowania przekazem artystów. Chciałbym również, chcę tego bardzo, żeby wrócił hip-hop Opole dla osób młodych, entuzjastów całego tego nurtu muzycznego i tej popkultury i naprawdę solidny kabaret, w którym wszyscy Opolanie, wszyscy mieszkańcy Polski, którzy będą oglądać ten festiwal, mogli się pośmiać z każdego polityka, który robi coś głupiego. Do tej pory tutaj cenzura nie pozwalała przez te ostatnie lata właśnie na to, żeby nawet sobie pożartować z obecnej władzy. I chcę jeszcze powiedzieć, że reforma mediów publicznych, w szczególności telewizji publicznej, jest moim zdaniem jednym z najważniejszych przedsięwzięć przed opozycją demokratyczną. Dlatego, że dzisiaj wiemy już, że PiS nie jest teflonowy. Jego całe poparcie oparte jest na kopule, takiej kopule antyrakietowej, którą rozpościera nad działaniami PiS-u telewizja publiczna. Gdyby w telewizji publicznej mogli Państwo oglądać i słuchać o wszystkich aferach PiS-u, które z Adamem Szłapką, z Darkiem Jońskim, z Michałem Szczerbą, Katarzyną Lubnauer, Moniką Rosą demaskujemy, PiS miałby dzisiaj 8% poparcia. Dlatego tak niezbędne jest, żeby wprowadzić mechanizm gwarantujący to, że publiczne pieniądze konsumowane przez publicznego nadawcę będzie gwarantował obiektywny przekaz i zdejmiemy tą kopułę ochronną nad partią rządzącą. Nie mamy wątpliwości, że przekazy w telewizji publicznej, również w TVP3 Opole, są robione stricte pod oczekiwania, nieformalne oczekiwania płynące z Nowogrodzkiej czy z innych centrów decyzyjnych. Świadczy o tym konstrukcja materiałów, w których zasada jest jedna. Lukier, laurka dla PiS-u, potem szatan Tusk i wiceszatan Zębaczyński. Tak na przykład to wygląda w TVP3 Opole. I jesteśmy przekonani, że dyktatura, która dzisiaj przez politologów została określona mianem spin dyktatury, czyli oparta na powielaniu nieprawdziwych informacji i chronieniu władzy przez publicznych nadawców, niestety może być tylko pokonana przez ludzi w wyborach, ponieważ sama nie jest zdolna do reformy i kiedy to się już stanie, zapewnimy telewizję, która będzie w sposób rzetelny informowała o wszystkich sukcesach, błędach i aferach władzy, każdej władzy, niezależnie czy to jest ekipa dzisiaj rządząca czy poprzednia. Może być bardzo trudno odbudować wizerunek, moim zdaniem trwale uszkodzony, mikrofonów z napisem TVP bądź TVP Info, ale dołożymy wszystkich starań, by poprzez restrukturyzację tych spółek przede wszystkim pożegnać propagandzistów paskowych oraz tych wszystkich sługusów władzy i zapewnić ludziom normalny, rzetelny przekaz, czyli wpuścić świeże powietrze w eter i na ekrany telewizorów. Pan jest właśnie z telewizji publicznej? Tak, od tego mikrofonu. Tak? No to chcę panu powiedzieć, że w czasach, kiedy telewizja publiczna była telewizją publiczną, to afera Rywina, która utopiła Lewicę i rząd Leszka Mirela, była na żywo transmitowana także w TVP. Też tak było, jak pamiętam, jeżeli się weźmie jakąkolwiek podział dostępu do czasu antenowego, to proporcje były naprawdę, naprawdę równe. I wie pan co, ja jeszcze rozmawiałem też z byłym dziennikarzem na przykład w telewizji Poznań. W czasach, kiedy rządziła Platforma, koalicja Platformy i PSL-u, jak Jarosław Kaczyński przyjechał do Poznania, całe jego wystąpienie było transmitowane, ponieważ był wtedy liderem partii opozycyjnej i było to oczywiste, że media publiczne mają taką misję, że muszą transmitować i muszą dawać wszystkim równe prawa. Niech pan nie żartuje. Dzisiaj to nie jest, to nawet się nie ociera o żadną równość. Dzisiaj jest tak, że jakby jest to absolutnie tuba propagandowa. I powiem panu tak, żadna praca nie hańbi, oprócz tej dla TVP.